Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na grę Mad Max, tytuł, który niedawno pojawił się na rynku. Nie będzie to oczywiście gameplay, ale będzie to sprawdzenie wydajności karty graficznej R9380 od Sapphire w wersji Nitro. Zobaczymy, jak sobie karta poradzi w rozdzielczości Full HD z wymaksowanymi ustawieniami. Od razu Wam powiem, że gra naprawdę nie ma jakichś super wielkich wymagań, także będzie to z pewnością dobra informacja dla osób, które posiadają troszkę gorsze konfiguracje. Gra coś w stylu, znaczy mówię o klimatach gry oczywiście Rage'a, jeżeli graliście w Rage'a i ta gra Wam się podobała, to z pewnością ten tytuł Wam również przypadnie do gustu. Masa tutaj akcji, masa otwartej przestrzeni, oczywiście zadania do wykonania itd., itd. Także teraz bez zbędnego miadolenia przejdziemy sobie do gameplaya. Ja w lewym górnym rogu umieszczę tutaj ilość, znaczy licznik z klatkami, z FPS-ami, zobaczycie, jak sprawa wygląda, także zapraszam. Zaczniemy sobie od ustawień graficznych. Miałem to w sumie nagrywać Actionem, ale niestety Action nie działa na Windows 10. Jeszcze nie jest tutaj do tego gotowy. Ustawienia grafiki, rozdzielczość Full HD, czyli 1080p, wyłączony VSync, żeby pokazać Wam maksymalną ilość klatek. AF na 16, wszystkie detale tutaj na maksa sobie teraz przeciągniemy, czyli zobaczmy na ustawienia. Wszystko powłączane, tu już więcej dalej się nie da, kaj. Ok. No dobrze, także mamy wszystko wymaksowane, jak tylko się da. Robimy apply i wychodzimy do gry. Klatki macie w lewym górnym rogu. Jeżeli chcielibyście kupić grę, to linka do tej gry znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam Was odsyłam. Tak czy inaczej, jeżeli kupicie wersję pudełkową, to niestety, ale jest tam tylko instalka Steamu i nic więcej. O tym było dość głośno. Dobra, nie wiem, co mam teraz zrobić. Drive, dobra, mam jechać. Mam tu swoją furę zardzewiałą, ale już troszkę ulepszoną. Nie jestem jakoś super daleko w tej grze. I zaczynamy. Także mówię, klimaty typowo, no i źle pojechałem. Ale to nie szkodzi. Tematy typowo rage'owe. Mnie akurat takie się podobają, także mnie gra przypadła do gustu. Coś tutaj było. A tutaj jest coś do podniesienia. No dobrze, to wysiądziemy sobie. Zobaczcie, no na maksa mamy tutaj granicę 70-80 klatek, także naprawdę gra nie ma wielkich wymagań. Z pewnością osoby, które posiadają, jak mówiłem wcześniej, troszkę gorszy sprzęcik, bezproblemowo mogą sobie bardzo przyzwoicie w tą grę zagrać. Coś tam będzie? Nie, tam nic nie będzie chyba. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Jak nie, jak tak. Naboje do shotguna, no proszę. I to mi się podoba. Tych nabojów tutaj mamy naprawdę jak na lekarstwo, także nie ma tego wiele. Głównie tutaj wchodzi w grę walka wręcz. Oczywiście przydaje się, bardzo się przydaje. Jeszcze coś tu do znalezienia jest. Samochód. Trzeba tam upgrade'y sobie różne fajne robić, żeby przetrwać, że tak powiem, na tej całej pustyni, która została po tym rozwalonym świecie. Może tutaj coś będzie. No i walka wręcz, jakieś tam narzędzia, noże, różne maczety, które się również zużywają, także po iluś tam ciosach one będą nie nadawały się już do użytku, nie będą się nadawały do użytku. Także no, przetrwanie tutaj czasami jest dość ciężkie w tej grze. Aczkolwiek to pewnie kwestia wprawy. Dobra. Ja już mam ulepszony samochód, mam dodanego boosta, mam również harpun, który się można zaczepiać o różne rzeczy, zaraz Wam pokażę. Tutaj właśnie tutaj ta latarnia, ja to nazywam latarnią. Można to sobie przewrócić, zaraz Wam pokażę. A teraz sobie przełączamy, nie przełączamy. O, strzeliłem i teraz bach, samochodem cofamy i rozwalamy. Cofamy albo tam, no dobra, rozwaliłem. I teraz zobaczcie, już coś tam mi wyskoczyło. Trzeba zbierać wszystkie części, bo oczywiście wszystko to się później przyda. Także cały, kurczę, tutaj złom warto
No, gościu. A, co ja wciskam? Ja wciskam R. Dobra. Mamy trochę złomiku. To mamy samochód. No i w końcu pojedźmy tam, gdzie jechać mamy, bo zobaczcie na klapki, cały czas naprawdę jest grubo powyżej 60, także gra bardzo płynna. Oczywiście będą tutaj pewnie widoczne smugi na ekranie i tam takie załamania, bo jest wyłączony V-Sync. Niestety, no i gdzie zagapiłem się na klapki i przypieprzyłem w ten, jak jakiś kamień. I napieramy. Troszkę słabo będzie słychać, bo na słuchawkach tutaj jadę. Także dźwięk gry nie będzie dobrze słyszalny, ale to chyba nie o to chodzi. Karta, można powiedzieć, no może nie jest średniej półki, chociaż można powiedzieć średnia półka, bo 380 to jest raczej taka średnia wyższa, no powiedzmy, tak to nazwijmy. O, coś tutaj mamy. Także... Dobra. Także daję sobie radę, jak macie jakąś bardziej wypasioną. Ja przykładowo grałem, O, kurwa. Fucking hell. Ja grałem na swoim kompie prywatnym. Na rozdzielczości 1440p, również wszystko wymaksowane na karcie 980 i również tutaj średnia klatek była powyżej 80. Także nawet jak ktoś ma taką karciochę i będzie grał, gdzieś tam snajper mi celuje we mnie chyba, i będzie grał na rozdzielczości 1440p, to spokojnie ta karta sobie z tą grą bez problemu poradzi. To jest akurat 24 giga. Mogłem włączyć wprawdzie, ile tej pamięci jest pobierane, ale nie wiem, czy to jest istotne tak naprawdę. Chociaż sprawdzę to... O, żeż, kuźwa mać. Sprawdzę to wam, powiem szczerze. Tam jest snajper, widzę go. I tutaj na ekranie wam to podam. Podam wam to na ekranie. Zaraz go załatwimy, gnoja. A wiecie, jak go załatwimy? Bo ja już mam też snajpera. Patrz, gościu, i nie zadzieraj go. Gdzie jest szmata? Jest tu, tutaj. No, nie zdążyłem załatwić gościa, bo gość załatwił mnie. Także słuchajcie, no tyle jeżeli chodzi o gameplaya. Tutaj te klatki nie będą niżej spadały, naprawdę. Także jak widać, spokojnie na sprzęcie średniej klasy, bez problemu sobie w tą grę pogracie. Klimaty mogą się podobać lub też nie, w zależności od gustu, jakie gry lubicie. Ode mnie na dzisiaj to wszystko, ja wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, proszę oczywiście łapę w górę, jak wam się mi podobał. Zapraszam na mojego Facebooka, na moje forum, na mojego ITPC Laba, linka znajdziecie w opisie tych, pod tym filmikiem, czyli w opisie tego filmiku i również linka do samej gry. Trzymajcie się, hej!